Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień na plaży w Grzybowie, tej głównej plaży. Idziemy zobaczyć, jak tam wygląda. Pogoda no przepiękna, jest wcześniej, nie wiem, chyba około 10. No i idziemy zobaczyć. No, byliśmy już tutaj w zeszłym roku. Bardzo nam się ta plaża podoba. Trochę się tu pozmieniało, więc idziemy zobaczyć, jak dalej wygląda, ile jest ludzi i jak będzie dużo, to jedziemy dalej szukać czegoś. No i dobrze, a tutaj możemy rowerki sobie wypożyczyć. No to są raczej trochę za duże dla mnie. No co, skusisz się na wypożyczenie tych rowerków, czy nie? Mówię, że nie mają pewnej części i nie dałabym rady. Ach, tej... Niewymownej. Tej części niewymownej. Do czego to doszło? O, tutaj masz mapkę. Grzybowa. Grzybowa. Grzybowa, Grzybowa. No i co chcesz poopowiadać o tym wybrzeżu? No, ładne, jednak musisz przyznać, że nad Bałtykiem są piękne plaże. Znaczy piaseczek, nie? No są. Nie to, co nad Śródziemnym, same kamienie albo żwirek. Poślizg na tym. Zobaczmy. No i tu jakieś miasto jest. Pirackie. Nie no, widzisz, tamtą stronę jest mniej ludzi, a w tamtą stronę to do Wilna? Tak. No co, możemy kawałeczek podjechać i na tym leśnym parkingu sobie zatrzymać się, co? No tam wzdłuż drzew jest za chwileczkę tam. Zobaczysz. To jedziemy dalej. Tak? Tak. Ale piasek wygrywa tutaj w Grzybowie, no nie ma siły po prostu. No jest zupełnie inne. Zauważyłaś, że jak byliśmy na plażach tam w Kołobrzegu samym, to ten piasek jest bardziej taki mulisty na dnie. Ale mówisz o tym, o morzu, ale tutaj morza. No i oczywiście piaseczek, to wiadomo, że im mniej ludzi, tym piasek jest bardziej czysty. Ale nie chodzi o to, on jest drobniejszy nawet. On jest taki, wiesz, jak mąka, taki... No nie taki sypki, żujkowaty, tylko taki no, mączyty. Zgadza się. Czyli jedziemy kawałeczek dalej w las, żeby było mniej ludzi. Chociaż tutaj dużo nie było. No. Przypomniałaś sobie o drugim śniadanku? Tak. Czyli? No trzeba spróbować, gdzie są najlepsze. Najlepsze gofry, no to poproszę też. Dobrze. Gofry. Komu gofry? 15 zł za jeden, proszę. O kurczę, 15 zł za gofra? Od ciebie. A, bo to z tym, z dostawą. Jeszcze do przodu i nam będzie po naszym samochodzie. Dobra, nie było bum, to jest dobrze. Nigdy by się nie zdążyliśmy ogolić? A kto by się golił na wakacje? Prawda? No dobra, to trzeba zjeść te koperki. Zatrzymaliśmy się na jednym z droższych parkingów leśnych, prawda? Ale nie wiem, no właśnie nie jest tak źle, nie?
No 20 zł za cały dzień. No to jest nie tak, no już płaciliśmy za. No ale miejmy nadzieję, że ale tu mi... Ale powietrze mnie nie wytrzymałby cały dzień lepiej, bo będę w nim nabiegł. Ale pogoda piękna jest. O, nasze kapelusiki. Co z nami przejechały trochę. Świata. No świata, może za mocno powiedziane świata, ale troszkę. Troszkę z nami przejechały. No, ale tu fajnie, zobacz bliziuteńko. Tak. Na prawo czy na lewo, panie? No nie wiem. Gdzie chcesz iść? Już nie wiem. Może tak postoimy na środku. No dobra, to stoimy na środku w takim razie. Ale rozbijamy swoją grzędę. Oczywiście. Bliżej wody czy... A nie bliżej wody. Myślę, tym razem. O, tam jest takie fajne miejsce, zobacz. Tam widzę takie piękne... Piękne miejsce tutaj. Przy samej wodzie. Przy samej wodzie. Tu mi się wydaje najlepsze miejsce na obozowisko. Ciężko się zdecydować. No zobacz, tu masz akurat ładny piasek. Dobrze, dziękuję bardzo. Piasek jest tutaj piękny. Najpiękniejszy. Reklama piasku między Grzybowem a... No nie między Grzybowem, bo jesteśmy w Grzybowie, kropka. A Dziwiżynem, no ale to jest tak, to nie no jest no troszeczkę główna, za nie? Grzybowem, no, ale w Grzybowie jest dokładnie tak samo. Nie ma takiego piasku. Jest, że piasek jest jak mąka dosłownie, nie? To wczoraj jak byliśmy, to był taki żwirek, a tutaj jest po prostu... No, jest tak milutki, drobniutki i czysty. Jest piękne wejście do wody, bo się czuje ten piaseczek, że jest taki milutki. Super. Zbudowałam piękny zamek z piasku, taki ogromny. Coś przypominał ten kurnicki zamek. Nawet ogród i park zbudowałam. No i ale niestety wszystko mi rozwaliłeś. Dobre. Możesz pokazać tą ruinę, bo stoi sobie pozostałość. No to był po prostu, to było dzieło sztuki. To było dzieło sztuki. Widzisz, tyle zostało. Tu miałam fosę, budowałam, wykopałam sama znalezioną łopatką. Tutaj była ta główna komnata, w której znajduje się ten obraz Białej Damy. Wszystko zniszczyłaś, ruina. Pokażę ci, co odkryłam. Tak. Widzisz, jak płacze piaseczek? Ciekawe, dokąd pani tak pędzi. Halo? Jadę na obiadek.
Po plażingu w Grzybowie postanowiliśmy jechać do Dźwierzyna na obiadek i stwierdziliśmy, że dzisiaj chyba będzie pizza. Nie wiem, czy dla każdego, ale dla jednej osoby na pewno. I? I knajpka się nazywa Marcello. Marcello? Idziemy chyba po prostu. To co sobie zamówiliśmy w tymże lokalu? No ja zamówiłam sobie rosół na domowo. A ty sobie zamówiłeś pizzę. Macho. Jakąś taką pizzę macho, ostrą. Podobno bardzo ostrą. Zobaczymy. No i oczywiście gaśnicę już na wszelki wypadek też zamówiłem. Jaką gaśnicę? Piwo. A Krokcia ma jakąś fantę. Domowe klimaty. No, niedzielny obiad, jakby nie było. No tak. No tak. To smacznego. Dziękuję bardzo. Kropcia zmęczyła rosół, a ja właśnie dostałem pizzę. Bo jest niedziela, dlatego jem rosół. Pizza wygląda jak pizza, nie tak jak w tym ustroniu morskim, prawda? Właśnie. Zobaczymy. A ile ma centymetrów? Nie wiem, 28. Ale to nie chodzi o wielkość, tylko no, chodzi o to, że wielkość. Tu widać, że jest po prostu wypieczona. Fakt, że jest na grubym cieście, no ale zobaczymy, jak będzie smakowała. No i po obiadku, po domowym rosołku, po niedzielnym obiadku musimy kupić magnesik. I po bardzo dobrej pizzy, co się rzadko. Pizza faktycznie, Marcello. A co to była za ulica? Restauracja Marcello, no przy głównej ulicy, w Dziwiżynie. A teraz co? Wybieramy magnesik jakiś na pamiątkę? Ale który? No, są ładne, zobacz. Takie w stylu jak mamy z, nie wiem skąd, z gąsek czy z chłopów. Kropciu, z tych ja bym coś wybrał. Z tych? A nie takie? Zobacz. Z taką kopertą. Tu są jeszcze takie. Albo takie. Albo takie. No ale tak jedziesz szybko, że nie nadążam. No taki standardowy jakiś wziął. Tak? No albo tych, co coś wcześniej pokazywałem, gdzie on był. No te tutaj są ładne. A to jest w Dźwierzynie zakąt jakiś? No jest tutaj obok. Albo taka, zobacz, spada. Aha, bo to są te wszystkie słowa. No to ci wybierz jakiś. No dobra, no to. Jeden? No. Te też są bardzo ładne, bo powiedziałem, że są gołe nawet ładniejsze. No to wybierz jeszcze jeden taki właśnie. No ten jest ładny na przykład, nie? No dobra. Chodź, Krełcie. I tak, mi coś zaszkodziło, wiesz? No. Chyba tak. Broń w sklepie. No i dzień się zakończył, bo musiał się zakończyć, bardzo ładny dzień zresztą i bardzo intensywny, jest godzina 17.20 i musieliśmy wrócić do domu, bo jest, co jest? No mecz jest, no. No właśnie, no ale jeszcze nie piliśmy kawy, także robimy to w domu. Bardzo wszystkim dziękujemy za łapki w górę i za subskrypcję i oczywiście prosimy o subskrypcję i o łapki w górę lub w dół. I o komentarze. I o komentarze.